Cześć, witajcie w materiale z gry Babylon's Fall. To produkcja, która ukazała się już parę ładnych dni temu na PlayStation i na PC-cie, chyba nie na Xboxach, tak, tylko na PS4, PS5 i na Steamie 3 marca konkretnie. I no to jest gra Platinum Games, więc pomyślałem sobie, że na pewno chcę ją sprawdzić, bo Platinum moim zdaniem nie zrobiło jeszcze takiej naprawdę złej gry. Pamiętam, że zrobili nawet Legendę Korry w 2014 chyba roku, już dawno, dawno temu. Taką małą gierkę ewidentnie tak na szybko dla Activision chyba na podstawie tego serialu kreskówki. I nawet tam walka była przynajmniej fajna. I no wiadomo, poza tym Metal Gear Rising, Bayonetta, Vanquish, wszystkie te fantastyczne gry, Astral Chain, Nier Automata, nawet cóż jeszcze, no szukam takich gier, których ludzie może nie wszyscy lubili, tak od Platinum, ale Transformers Devastation, też świetna taka mały slasher, bijatyka, nawet te Wojownicze Żółwie Ninja koopowe nie były takie okropne. I Babylon's Fall jest pierwszą grą Platinum Games, której nie chce mi się przychodzić, w którą nie chce mi się grać. I się zastanawiam, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem, to może być tytuł tego materiału. Naprawdę to jest fascynujący projekt Babylon's Fall, ponieważ jest to gra teoretycznie, która powinna być naprawdę przynajmniej dobra gameplayowo, bo no mamy jednak Platinum, tak? Czyli twórców, którzy, jeżeli chodzi o taki character action gatunek, no niektórzy nazywają to slasherami, prawda, ja też tak czasem mówię, czyli gry w typu Bayonetta, właśnie Devil May Cry i tak dalej, no to oni to mają w małym palcu raczej. Niezależnie od tego, który tam oddział studia robi grę, bo te gry, które wymieniałem na początku, właśnie robiły różne, że tak powiem, zespoły w Platinum. A tutaj otrzymujemy teoretycznie model walki, który ma być właśnie takim slasherem, natomiast robi rzeczy, które sprawiają, że walka nie jest przyjemna. I tu chodzi nawet o takie podstawy, jak to, jak działają uniki. Zazwyczaj, powiedzmy, gracie sobie w DMC 5 i bierzecie zamach, żeby zadać cios, ale widzicie, że wróg was chce zaatakować, więc anulujecie ten zamach po to, żeby wykonać szybki unik, prawda? I to sprawia, że rozgrywka w slasherach, w dobrych slasherach jest płynna zawsze, tak? Bo możecie zawsze skancelować jakiś ruch, jakąś animację, żeby wykonać unik i tak dalej, czy żeby zablokować. Natomiast tutaj, na przykład, jeżeli sobie bierzecie zamach wielkim młotem, to nie możecie wykonać uniku, dosłownie, dopóki nie skończy się animacja ataku. I to jest, sprawia, że łącznie z innymi elementami, to wszystko sprawia, że gameplay w tej grze jest strasznie taki ociężały. Nie wiem, jak to inaczej opisać. A to nie jest dobry wyznacznik, jeżeli chodzi o ten gatunek gier akcji, moim zdaniem. Co jest ciekawym aspektem tej gry, to na pewno spektralne bronie. Bo tutaj zauważycie w rogu ekranu, mam wyposażony młot pod kwadratem i mam łuk pod trójkątem. To są dwie moje podstawowe bronie. Ale poza tym widzicie za moim bohaterem i też za innymi tutaj, z którymi gram, postaciami, bo to jest gra koopowa, przypominam. Są takie spektralne bronie i one jakby cały czas możemy właściwie trzymać R2 i mój spektralny miecz cały czas będzie atakował wroga, tylko wtedy na górze mamy taki czerwony pasek energii i ten czerwony pasek symbolizuje, ile możemy jeszcze używać tej spektralnej broni, czyli tak naprawdę mamy 4 bronie. Powiedzmy, że możemy sobie atakować tym wielkim młotem i jednocześnie wciskając R2 cały czas atakować też jednocześnie, atakować dwoma brońmi naraz. To jest bardzo fajny koncept, mi się to podoba jako pomysł, więc to jest bardzo fajne, ale swoją drogą, dlaczego pasek energii jest czerwony, a pasek życia jest żółty, to mnie na początku dezorientowało mocno, ale to taka drobnostka oczywiście. Natomiast to tak naprawdę ten taki system broni spektralnych, że w sumie możemy mieć 4 broni wyposażone, to mogą być też tarcze na przykład, chociaż no, tych broni też nie ma niestety zbyt dużo, tak, mamy miecze, młoty, różdżki, łuki i tarcze różnego rodzaju. Chodzi też o to, że po prostu to jest jedyny taki element, który zwrócił moją uwagę w Babylon's Fall i który jest fajny po prostu, tak, w założeniach, ten koncept. Natomiast sam gameplay jest czymś, co, no, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest wcale wciągające, nie jest, walka nie jest satysfakcjonująca. To jest dosyć przykre, właśnie, bo mamy tu tytuł od Platinum Games, więc trudno powiedzieć, co tu nie wyszło i trudno powiedzieć, dlaczego ten gameplay jest taki właśnie trochę powolny.
Jest to gra typu looter-shooter, chciałem powiedzieć, ale nie jest to shooter, ale wiecie, o co mi chodzi. No, po misji mamy ekran z nagrodami, mamy zawsze kilkanaście przedmiotów, jakiś zdobywamy loot po prostu jak w Borderlandsach, czy jak w Destiny na przykład, jak w Division, jak w Warframe. Może Warframe jest dobrym porównaniem, bo mamy tu jakby bazę, z której wyruszamy po prostu na misję i każda misja jest osobną lokacją, prawda? I jak kończymy misję, to mamy odliczanie i wracamy na pokład w Warframe, a tutaj wracamy do miasteczka takiego małego, czy na przykład Monster Huntery, to też jest dobre porównanie, jeżeli chodzi o strukturę taką, wiecie, baza i zadanie i tak dalej, i tak dalej. Jest tu jakaś fabuła oczywiście związana z tą całą wieżą Babel, do której trafiamy i w której wykonujemy te misje, ale fabuła jest zupełnie, zupełnie nijaka. Oprawa graficzna też broni się tylko tym, że jest taki jakby specyficzny filtr tu zastosowany i to ma trochę wyglądać niby jak taki obraz akwarelowy, ale to chyba jest tylko po to, żeby ukryć po prostu niedoskonałości graficzne tej produkcji, no bo poza tym to no, nie wygląda ona w żadnym stopniu atrakcyjnie, ale no, szczerze mówiąc, po opiniach niektórych spodziewałem się czegoś jeszcze gorzej wyglądającego. Jest po prostu, no, okej, tak? Na pewno jest za duży chaos czasem, kiedy cztery osoby naparzają wrogów wielkimi młotami, mieczami i tak dalej, i tak dalej. I kiedy jeszcze wrogowie używają swoich umiejętności, to strasznie jest czasem nieczytelne i nie widać, co się dzieje. Zresztą nieraz to widzicie w tym materiale, jak to pokazuje. No i ogólnie szkoda, bo to jest taki niewykorzystany potencjał. Niektóre walki z bossami, projekty bossów są fajne, same walki z bossami już nie są zbyt ciekawe, bo mają na przykład bossowie dosyć mały wachlarz ataków. I też trzeba podkreślić, że jeżeli nie macie znajomych, którzy też kupią Babylon's Fall za pełną cenę ponad 200 zł, bo to jest pełnoprawnie wyceniona gra, że tak powiem, która swoją drogą ma bardzo dużo mikropłatności i ma Battle Passa płatnego i wiecie, prawie jak free to play, to bez znajomych nie ma co jakby w ogóle zabierać się za grę. Ponieważ bywa tak, że czekałem na wyszukanie, kiedy nie grałem ze znajomymi, tak? Bo próbowałem też zagrać solo, żeby po prostu ocenić, hej, czy w takiej grze, na przykład Warframe'a, spokojnie można grać solo, tak? W Destiny 2, w Division, we wszystkie te gry można grać samotnie, spokojnie. Tutaj natomiast czasem parę razy mi się zdarzyło, że nie wyszukało mi żadnego gracza do misji. A co jest jeszcze trochę słabe, to fakt, że po jakiejś minucie, wiecie, jak czekacie, jest matchmaking, sobie czekacie w mieście, to po minucie i tak to się kończy i gra was wrzuca do misji solo. Czyli musicie wykonać misję solo i potem albo możecie ją po prostu anulować i wrócić i znowu włączyć matchmaking, więc to jest strasznie głupie. Po prostu ja mogę czekać nawet 10 minut, spoko, byle tylko mi dobrało graczy, ponieważ jeżeli pójdziecie solo na misję, to ona nie jest skalowana do tego, że jesteście sami. Tu zawsze jest gra, jakby poziom przeciwników i zdrowie przeciwników zawsze jest takie, jakbyście szli na nich w czwórkę. Więc absolutnie to nie jest gra solo friendly, jeżeli was zainteresuje to, co widzicie. Bo tak jak powiedziałem, koncept jest fajny i te bronie spektralne to mi się podoba. Może model walki komuś też się spodoba, chociaż widziałem recenzję tej gry. Ja nie jestem odosobniony w tych reakcjach tutaj negatywnych raczej. Ale jeżeli ktoś by chciał jednak zainwestować swój czas i pieniądze w Babylon's Fall, to pamiętajcie, że solo nie ma sensu. Absolutnie. Więc to by było tak naprawdę na tyle. To jest gra, która jest jednak fascynująca, powiedziałem na początku, pamiętacie? Ponieważ Babylon's Fall jest grą, która jakby została zapowiedziana strasznie dawno temu. Wydaje mi się, że to był 2018 rok chyba, czy jeszcze wcześniej, kiedy została zaprezentowana. Właśnie nowa produkcja od Platinum Games. I no tak się zastanawiam, co się stało, bo słyszeliśmy nieraz o jakichś problemach z produkcją. Może początkowo twórcy mieli inne założenia? Może Square Enix chciało jakoś tam wpleść właśnie bardziej ten element taki, wiecie, gry usługi looter-shooterowej, looter-slasherowej, powiedziałbym bardziej. Bo widziałem nawet, że ludzie mówią, że Godfall, kojarzycie może Godfall z PS5 i teraz też z PC-ta. Ludzie porównują to trochę do Godfall i mówią, że Godfall jest o wiele lepsze w porównaniu z Babylon's Fall, więc coś tu nie wyszło i to chciałbym przeczytać kiedyś jakiś artykuł amerykańskiego dziennikarza z dojściami w branży. Co się stało, że no, to się po prostu nie udało. Także to by było na tyle z Babylon's Fall. Dajcie znać, czy w ogóle pamiętacie, czy w ogóle słyszeliście, że ta gra powstała, już wyszła. Także ciekaw jestem, co sądzicie o tym, co też zobaczyliście w tym materiale, ale to już by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.